Witamy Państwa, teraz już się zrobiło ciaśniej. Tutaj samiczki siedziały na siedziaczkach, bo musieliśmy ustawić tutaj trzy cele dla gołąbków, które muszą być zamknięte tutaj, żeby się nie przeparzyły na pewno, bo to musi być pewne, że to jest po tych trzech parach. Na specjalnych trzech parek. Tu dostawiliśmy też cele. Dzisiaj 8 sztuk. Samiczki sowatego. Jutro puszczamy do parek. Samiczki sobie siedzą na wolierce ładnie. Wszystko tak jak powinno być. Kuracje przeszły przed tym. Marcin coś tam podłogę tu rozebrał. A na dole jeszcze cele stawiamy. Tam jeszcze jakiś misek szukał. Także chłopak mi tu porobił wszystko, rozpiski. Tam się skonsultował przez bratem. Tam mam powieszoną właśnie karteczkę. Co dawać każdego dnia, tam mam pozapisywane. Idziemy zobaczyć do samczyków teraz. Marcin stuka, puka, samczyki sobie siedzą. O. Podpieraliśmy cele, żeby już samce sobie obierały. Bo jak puścimy samicę, to żeby już tak się tutaj nie lały, bo jak samiec sobie ubierze, to wracam do tego, jak właśnie już tego, każdy samiec sobie ubiera swoją celę. Samiczka, tu oczywiście parę par będzie parzonych osobno. Dwie pary na pewno, te co mam od kolegi Jarka z Rumi. Pozdrawiamy Jarka. To będą, one muszą być, jeszcze muszę zadzwonić do Jarka, żebym nie pomylił tych samiczek, na które one miały być dokładnie samce. Jak będziemy je jutro wkładać, to jeszcze muszę przyzwonić właśnie do Jarka. Zobaczyć, jak one tam dokładnie były. Mają być naparzone. Samczyki tutaj sobie siedzą też. Wychodzą na wolierkę teraz. W dzień je puszczamy. No i co? Jutro tak zdecydował tego. Piątek jutro, tak? Panowie, piąteczek, piątunio. To jutro będziemy też wpuszczali je do parek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też nagramy. To musimy. Tu Marcin trzeba te, nie? Tutaj coś poprawić, bo one tu latają. Jak będziemy zapisywać na tych, to jest też, to Marcin jeszcze trzeba będzie poprawiał. Znalazłem stare. Co? Stare znalazłem, góry leżą. A, no to dobrze. No tam jeszcze się też przydadzą. Tylko podokręcę je, bo gdzie będziemy zapisywać? Tutaj, tak? Jak tu jest, na tych bokach, tak? Wszystkie samce i samice, po której tego młodego mamy parze, żeby później było wiadomo, co po których najlepiej leci, panowie, tak jak to każdy robi. Także duży młyn jeszcze, póki Marcin tu ma właśnie czas, to tutaj wszystko robi, żeby to miało wszystko, jak to się mówi, ręce i nogi. Tu samczyki, tu mamy samiczki. Tu postawialiśmy te cele i właśnie także tu będą przegrodzone jedne gołąbki. Wtedy jest mniejsza szansa, że tu będą się przeparzać z tymi, bo tak jak mamy, wiadomo, jak mamy gołąbki, panowie, rozpuszczone, one niby są w parach, ale zawsze samiczka może się przeparzyć z innym. Tu zapiszemy, że jest po takim samcu i po takiej samicce, a to jednak może być już przeparzony po innym samcu. Dlatego tam jest kilka cel takich, żeby te gołąbki się po prostu było na pewno wiadomo, że one są po tych gołębiach. Będę ciągnął tylko jeden long, młody, do 50 do 60 sztuk. Później rozdzielam. Będę rozdzielał gołąbki. Nie będzie więcej ciągnęli, bo nie ma takiej potrzeby. Chyba, że tam ktoś coś sobie będzie chciał zamówić, to wtedy jeszcze się dogadamy. Wtedy jeszcze można parę młodych pociągnąć. Tak, ciągniemy tylko tyle, co mi jest tam potrzebne do mnie na działkę.
takie 50-60 sztuk. Zobaczymy jeszcze. No, najlepiej by było, żeby tu równo poskładały jajka. Ile tu mamy, Marcin, par? 30? Bo do wiedziona teraz były, tak? Nie powiem ci. 3 pary. Ale coś mi się zdaje, że jest 31 par będzie, albo 32. Zobaczymy jeszcze jutro przy... Zobaczymy jeszcze jutro przy... Puszczenie tutaj par dokładnie. Będziemy liczyć te samce i samice. Także Marcin sobie tutaj ładnie działa. Nie wiadomo, kiedy teraz będzie jechał do roboty. Najlepiej, żeby jeszcze z tydzień posiedział. W niedzielę mówi, chce uciekać, ale mogą jeszcze plany się pozmieniać. Tutaj mi teraz tutaj wszystko mi popisał, potłumaczył co jak. Bo ja to jeszcze w tym temacie tak jestem nie bardzo. No, ale powoli się trzeba uczyć. Także jutro będziemy tutaj puszczali do parek, także pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Dobry lot.